Czarna rzeka. Część kuli ziemskiej przez wody zajęta równa się 3 832 558 milia kwadratowym, czyli przeszło 38 milionom hektarów. Ta masa płynna ma objętości 2 miliardy 250 milionów mil sześciennych i tworzyłaby kulę o średnicy 60 mil, ważącą 3 kwintyliony ton. A żeby mieć wyobrażenie o tej cyfrze, należy pamiętać, że kwintylion tak się ma do miliarda, jak miliard do jedności. To jest, że w kwintylionie tyle jest miliardów, ile jedności w miliardzie. Ta masa płynna da się jeszcze w przybliżeniu wyrazić ilością wody, którą by wylewały wszystkie rzeki na Ziemi przez 40 tysięcy lat. W epokach geologicznych po okresie ogniowym nastąpił okres wodny. Ocean w początku całkowicie kulę ziemską pokrywał. Potem stopniowo w okresach syluryjskich ukazały się wierzchołki gór, wytworzyły się wyspy, znikły potem pod działaniem potopów cząstkowych, znowu się wyłoniły, ustaliły się, połączyły, tworząc lądy. Dopóki nie przybrały tych zarysów geograficznych, które dziś widzimy. Masy stałe zdobyły na płynnym obszarze przestrzeń 37 milionów 650 mil kwadratowych, czyli 12 916 milionów hektarów. Kształt lądów pozwala podzielić wody na pięć części: ocean lodowaty północny, ocean lodowaty południowy, ocean indyjski, ocean atlantycki, ocean spokojny. Ocean Spokojny rozciąga się od północy ku południowi, między dwoma kołami biegunowymi i od zachodu na wschód, pomiędzy Azją i Ameryką, na przestrzeni 145 stopni długości geograficznej. Jest to najspokojniejsze z mórz. Prądy ma szerokie i powolne, przypływy średnie, deszcze obfite. Taki ocean miałem z rządzeniem losu przepływać w najdziwniejszych warunkach. Panie profesorze, rzekł do mnie kapitan Nemo. Jeśli pan chcesz, oznaczymy dokładnie naszą pozycję i punkt wyjścia naszej podróży. Jest teraz trzy kwadranse na dwunastą. Wybierzmy się na powierzchnię morza. Kapitan przycisnął trzykrotnie dzwonek elektryczny. Pompy zaczęły wyrzucać wodę ze zbiorników, wskazówka manometru pokazywała stopniowo ruch nautilusa z dołu do góry. Nareszcie zatrzymała się. — Przybyliśmy — rzekł kapitan. Udałem się ku schodom środkowym prowadzącym do platformy. Przeszedłszy po metalowych stopniach i przez otwory w ścianach, znalazłem się na górnej części Nautilusa. Platforma wystawała nad wodę tylko na osiemdziesiąt centymetrów. Przód i tył Nautilusa przedstawiały te zarysy wrzecionowate, które go pozwalały porównać do długiego cygara. Zwróciłem tedy uwagę na blachę jego pokrywy — pokarbowaną niby w rzędy dachówek, podobne do łuski pokrywającej ciało wielkich ziemnych gadów. Teraz rozumiałem, dlaczego pomimo najlepszej lunety statek ten brano zawsze za morskiego potwora. Ku środkowi platformy łódka do połowy obsadzona w pudle statku tworzyła niewielką wyniosłość. Z przodu i z tyłu wznosiły się dwie klatki średniej wysokości o ścianach nachylonych, w większej części zajętych przez grube szkła soczewkowe. Jedna mieściła w sobie sternika, kierującego nautilusem, w drugiej błyszczała potężna latarnia elektryczna, oświetlająca nam drogę. Morze było wspaniałe, niebo czyste, bez chmurki. Szerokie falowania oceanu zaledwie uczuć się na statku dawały. Lekki wietrzyk wschodni marszczył powierzchnię wód. Widnokrąg, ze mgły oczyszczony, pozwalał na najdokładniejsze obserwacje. Nic zgoła nie widzieliśmy koło siebie. Ani skały, ani wysepki, ani śladu Abrahama Lincolna, tylko pustynia, nieskończoność. Kapitan uzbroiwszy się w sekstant, zmierzył wysokość słońca, z której miał obliczyć szerokość geograficzną. Czekał w tym celu kilka minut. W czasie dokonywania obserwacji nie drgnął mu ani jeden muskuł. Zdawało się, że instrument przymocowany jest do marmurowej ręki. Południe, rzekł. Jeśli pan chcesz, panie profesorze, rzuciłem okiem po raz ostatni na fale, trochę żółtawe, japońskich wybrzeży i zszedłem do wielkiego salonu. Kapitan naznaczył punkt na mapie obliczył chronometrycznie długość geograficzną, którą skontrolowawszy z poprzednimi obserwacjami kątów godzinowych, rzekł do mnie: „Panie Aronax, jesteśmy pod 137 stopniem i 15 minutą długości zachodniej”. „Od jakiego południka?” zapytałem z żywością, spodziewając się, że odpowiedź kapitana posłuży mi za wskazówkę do określenia jego narodowości. „Panie profesorze” odpowiedział Mam tu różne chronometry regulowane podług południków paryskiego, greenwich i waszyngtońskiego. Na intencję pańską użyję południka paryskiego. Ta odpowiedź nic mnie nie nauczyła. Skłoniłem się, a dowódca mówił dalej: 137 stopni i 15 minut długości na wschód od południka paryskiego. I 30 stopni siedem minut szerokości północnej to jest prawie 300 mil od wybrzeży japońskich. Dziś więc 8 listopada w południe zaczyna się nasza podróż podmorska. Niech Bóg ma nas w swej opiece, odrzekłem. A teraz, panie profesorze, dodał kapitan pozostawiam pana przy jego studiach. Naznaczyłem drogę w kierunku wschodnio-północno-wschodnim na 50 metrów głębokości. Oto mapy z wielką punktacją, na których będziesz pan mógł śledzić przebieg tej drogi. Salon jest do pańskiego rozporządzenia, a mnie pozwól pan oddalić się. Kapitan Nemo ukłonił się i wyszedł. Pozostałem sam, pogrążony w myślach o dowódcy Nautilusa. Czyż miałem dowiedzieć się kiedykolwiek, do jakiego narodu należał ten dziwny człowiek, który się hełpił z tego, że do żadnego nie należy? Kto mógł obudzić w nim tę nienawiść do ludzkości, łaknącą może strasznej zemsty? Byłże to jeden z tych niezrozumiałych mędrców, jeden z tych geniuszów, któremu narobiono nieprzyjemności, jak mówił Konsej. Jakiś nowożytny Galileusz? Lub uczony w rodzaju Amerykanina Moriego, którego karierę zwichnęły polityczne przewroty? Nic jeszcze nie mogłem o tym wyrzec ja którego traw ślepy rzucił na pokład jego statku i którego życie było w rękach kapitana. Przyjęcie dowódcy było chłodne, choć gościnne, uważałem jednak, że nigdy nie dotknął się mojej wyciągniętej ręki, jak również swojej mi nigdy nie podał. Godzinę całą oddawałem się tym rozmyślaniom, starając się odgadnąć tajemnicę tak dla mnie zajmującą. Potem mimowoli zwróciłem oczy na wielką mapę, rozłożoną na stole i zatrzymałem palec na punkcie przecięcia obserwowanych długości i szerokości. Morze, tak jak lądy, ma też swoje rzeki. Są to szczególne prądy, łatwe do poznania po temperaturze i kolorze wody. Najznaczniejszy z nich nosi nazwę Golfstream. Nauka oznaczyła na kuli ziemskiej kierunek pięciu głównych prądów jeden w północnym Atlantyku, drugi w Atlantyku Południowym, trzeci w Oceanie Spokojnym Północnym, czwarty w Południowym i piąty w Oceanie Indyjskim Południowym. Prawdopodobnie nawet szósty prąd istniał w Oceanie Indyjskim Północnym, wtedy gdy Morza Kaspijskie i Aralskie połączone z jeziorami Azji tworzyły tylko jeden obszar wód. Od punktu wskazanego na mapie ciągnął się właśnie jeden z tych prądów. Kuroshio, Japończyków, rzeka Czarna, który wychodząc z zatoki bengalskiej, gdzie go rozgrzewają pionowo padające promienie zwrotnikowego słońca, przepływa przez cieśninę Malaka, przedłuża wybrzeże Azji, zaokrągla się w Oceanie Spokojnym Północnym aż do wysp Aleuckich, unosząc pnie drzewa kamforowego i inne miejscowe produkty i czystą barwą indygo swych ciepłych wód, odróżniając się od fal oceanu. Ten właśnie prąd miał przebiegać Nautilus. Śledziłem więc jego kierunek. Widziałem, jak ginął w niezmierzonym obszarze Oceanu Spokojnego. Zdawało mi się, że mnie za sobą pociąga, kiedy Nedland i Consey we drzwiach się ukazali. Moi dwaj dzielni towarzysze stanęli, jak skamieniali na widok tylu cudów nagromadzonych przed ich zdziwionym wzrokiem. Gdzież to jesteśmy? Zapytał Kanadyjczyk. Czy w muzeum w Quebecu? Chyba prędzej, mówił konsej. W hotelu Somrar. Moi przyjaciele, odpowiedziałem, dając im znak, aby weszli. Nie jesteście ani w Kanadzie, ani we Francji, ale na pokładzie Nautilusa, na pięćdziesiąt metrów pod poziomem morza. Trzeba im wierzyć, kiedy tak twierdzą, odpowiedział konsej. Ale prawdziwie ten salon może zadziwić nawet takiego jak ja, flamandczyka. Podziwiaj zatem, przyjacielu, i oglądaj, bo dla tak zdolnego klasyfikatora jest tu co do roboty. Nie potrzebowałem zachęcać konseja. Poczciwiec nachylony nad szklanymi szafkami mruczał wyrazy z języka przyrodników: klasa brzuchopełzów, rodzina Rodzaj porcelanowych, gatunek Cyprea madagascariensis etc. Nedlent tymczasem, nie należąc do konchyliologów, dopytywał się o moje widzenie się z kapitanem Nemo. Dowiadywał się, czy odkryłem skąd dowódca pochodził, dokąd dążył, do jakich głębin ciągnął nas za sobą. słowem, zadawał mi tysiące pytań, na które nie mogłem nadążyć odpowiadać. Opowiedziałem mu wszystko, co o nieznajomym wiedziałem, albo raczej czego nie wiedziałem, i zapytałem z kolei, co też on słyszał lub widział. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, odpowiedział Kanadyjczyk. Nie spostrzegłem nawet załogi na tym statku. Czyżby ona miała być także elektryczna? Elektryczna! Doprawdy, tak by prawie można myśleć, ale pan, panie Aronax któremu nigdy nie brak pomysłu, możesz mi powiedzieć, ilu też ludzi może być na statku? Dziesięciu, dwudziestu, pięćdziesięciu stu? Nie umiem ci odpowiedzieć, mości Lęd. Zresztą wierz mi, pozbądź się przynajmniej na teraz, myśli o panowania nautilusa lub ucieczki. Niejeden chętnie zgodziłby się na położenie, w którym się znajdujemy, aby tylko odbyć przejażdżkę pośród tych cudów. To też siedźmy spokojnie, i starajmy się widzieć, co się wkoło nas dzieje. Widzieć! zawołał oszczepnik. Ależ właśnie nic nie widać i nigdy nie będzie nic widać w tej blaszanej kozie. Płyniemy jak ślepi. Zaledwie Ned Land wymówił te słowa, gdy ciemność nagle nas ogarnęła. Ale to ciemność w całym znaczeniu tego wyrazu. Pułap świetlny zagasł z taką szybkością, że uczułem przy tym w oczach wrażenie bólu podobne do całkiem przeciwnego wrażenia, jakiego wzrok doznaje po przejściu z ciemności zupełnej do jarzącego światła. Oniemiawszy z podziwu. Nie ruszaliśmy się wcale, nie wiedząc, jaką przygotowano nam niespodziankę, przyjemną czy przykrą. Wtem dało się słyszeć tarcie, jak gdyby otwierały się boki Nautilusa. Teraz to już chyba koniec końca wyrzekł Ned Land. Rząd hydromedus szepnął Konsej. Nagle światło całą falą wdarło się do salonu z obu jego boków przez dwa podłużne otwory. Masa płynna ukazała się jaskrawo oświetlona światłem elektrycznym. Dwie szyby kryształowe oddzielały nas od morza. W pierwszej chwili zadrżałem na myśl, że ta wątła przegroda mogła się rozprysnąć, ale spostrzegłem, że silne mosiężne okucia dozwoliły jej stawiać opór prawie nieograniczony. Widzieliśmy w morzu najdokładniej wszystko, w promieniu milowym naokoło Nautilusa. Co za widok. Jakież pióro zdołałoby go opisać. Któż by potrafił odmalować te efekty światła przenikające przezroczyste masy. Łagodność w stopniowaniu jego siły słabnącej w warstwach oceanu poniżej lub powyżej statku położonych. Wiadomo wszystkim, jaka jest przezroczystość morza, przewyższająca tym przymiotem nawet wodę źródlaną. Materie mineralne i organiczne zawieszone w falach morskich zwiększają nawet ich przezroczystość. W pewnych częściach oceanu, około Antylii, przez głębie 145 metrów wody można dostrzec z zadziwiającą dokładnością piaszczyste łożysko morza, a siła przenikliwości promieni słonecznych zdaje się słabnąć dopiero na głębokości 300 metrów. Ale w tym płynnym żywiole otaczającym Nautilusa Blask elektryczny rozlewał się w łonie samychże fal. Można by powiedzieć, że to nie była woda oświetlona, ale światło płynne. Jeśli przyjmiemy hipotezę Ehrenberga, który wierzy w fosforyczne oświetlenie głębin morskich, musimy przyznać, że natura zachowała dla mieszkańców morza najcudowniejszy widok, o którym dopiero mogłem sądzić patrząc na tysiączne gry tego światła. Z każdej strony statku miałem otwarte okno na te niezbadane dotąd otchłanie. Jasność zewnętrzna odbijała się od ciemności salonu, a my patrzyliśmy przez ten czysty kryształ, niby przez szyby olbrzymiego akwarium. Nautilus zdawał się stać na miejscu. Powodem tego złudzenia był brak punktów stałych. Czasem jednakże smugi wody prutej przez ostrogę statku, uciekały przed naszymi oczami z niesłychaną szybkością. Oczarowani, uklękliśmy przed szybami. I nie ochłonęliśmy jeszcze ze zdziwienia, kiedy odezwał się konsej. Chciałeś widzieć przyjacielu net. że teraz. Ciekawe, ciekawe, mówił Kanadyjczyk, który zapominając o gniewie i o projektach ucieczki, Poddawał się nieprzepartemu urokowi. Opłaciło się z daleka przywędrować, ażeby coś podobnego zobaczyć. Ach, zawołałem. Pojmuję życie tego człowieka. Stworzył sobie świat oddzielny, który go darzy niezrównanymi cudami. A ryby? zagadnął Kanadyjczyk. Nie widzę jakoś ryb. I cóż cię one obchodzą, przyjacielu Ned, odrzekł Konsej. Kiedy się na nich nie znasz? Jak to ja, rybak? Zawołał Ned Land. Przedmiot ten dał powód do sporu między dwoma przyjaciółmi, gdyż obaj znali ryby, a każdy po swojemu. Wiadomo, że ryby tworzą czwartą i ostatnią klasę kręgowych. Słusznie powiedziano o nich, że są to kręgowe, o podwójnej cyrkulacji, mające krew zimną, oddychające za pomocą skrzeli i przeznaczone do życia w wodzie. Ryby rozpadają się na dwie serie całkiem różne: na ryby ościste, których kolumna grzbietowa składa się z kręgów kościstych, i ryby chrząstkowate, których kolumna grzbietowa składa się z kręgów chrząstkowatych. Kanadyjczyk wiedział może o tej różnicy, ale Konsej wiedział więcej. A połączywszy się węzłem przyjaźni z Nedem, nie mógł się nie uważać za większego uczonego niż oszczepnik. Toteż odezwał się do Kanadyjczyka. Przyjacielu Ned, wiem, że zabijasz ryby i łowisz je bardzo zręcznie. Złowiłeś mnóstwo tych zajmujących zwierząt. Ale założyłbym się, że nie wiesz, jakie klasyfikować należy. I owszem, odparł poważnie oszczepnik, ryby dzielą się na takie, które się je, i na inne których się nie jada. Otóż to mi podział smakosza, odpowiedział konsej, ale powiedz mi, czy znasz różnicę między rybami kościstymi i chrząstkowatymi? Być może, mości konsej. A podział tych dwóch klas? Nie domyślam się go nawet, odrzekł Kanadyjczyk. Otóż, przyjacielu NET, słuchaj mnie i uważaj. Ryby kościste dzielą się na sześć rzędów, Primo, akantopterygie, których szczęka górna jest całkowita, ruchoma, a skrzele mają kształt grzebienia. Ten rząd obejmuje piętnaście rodzin, to jest trzy czwarte ryb znanych. Typ okoń zwyczajny. Dość smaczny do jedzenia, przerwał Ned. Sekundo, mówił dalej konsej. Brzuchopłetwe mające płetwy brzuszne zawieszone pod brzuchem, z tyłu za piersiowymi i niepołączone z kością łopatkową. Ten rząd dzieli znowu na pięć rodzin i obejmuje większą część ryb wód słodkich, typ karp, szczupak. Hm, mruknął Kanadyjczyk z pewną pogardą. Ryby wód słodkich. Tercio, mówił konsej subrachie, których płetwy brzuszne przyczepione są pod piersiowymi i łączą się bezpośrednio z kością łopatkową. W rzędzie tym mieszczą się cztery rodziny, typy flądry, skarpie, sole. Wyborne, wyśmienite, wołał oszczepnik, który zapatrywał się tylko na ryby z punktu jadalności. Kwarto, ciągnął dalej konsej, nie zważając na te uwagi. Nie do z ciałem wydłużonym, pozbawionym płetw brzusznych i pokryte grubą, często śliską skórą. Do tego rzędu jedna tylko rodzina należy typ, węgorz, strętwa. Nieszczególne, nieszczególne, odpowiedział Nedland. Kwinto, rzekł Konsej. Wąsko-skrzelne z całkowitymi i swobodnymi szczękami ze skrzelami składającymi się z małych kitek ułożonych po parze wzdłuż łuków skrzelowych. I w tym to rzędzie także mieści się jedna rodzina. Typ konik morski Pegas. Szkaradne, szkaradne, przerwał oszczepnik. Nareszcie seksto, kończył konsej. Zrosło szczękie u których kość szczękowa przytwierdzona jest stale do części międzyszczękowej tworzącej szczękę i których sklepienie podniebienne łączy się szwem z czaszką, co jej daje nieruchomość. Temu rzędowi brak istotnych płetw brzusznych. Rozpada się ona na dwie rodziny, typ rybojesz, kolcobrzuch i ryby księżycowe. Wszystkie ujmę kuchni przynoszą, zawołał Kanadyjczyk. Czy zrozumiałeś, przyjacielu Ned? Zapytał uczony konsej. Ani trochę, przyjacielu konsej, odparł oszczepnik. Ale nie zważaj na to, mów dalej, bo to bardzo zajmujące. Co do ryb chrząstkowatych, mówił niewzruszony konsej, te dzielą się tylko na trzy rzędy. Tym lepiej, rzekł Ned. Primo, okrągło ustek, których szczęki mają kształt lejkowatego smoczka, a skrzela otwierają się przez liczne otworki, rząd obejmujący jedną rodzinę typ Minuk. To cenna ryba, odpowiedział Ned Lent. Sekundo. Poprzeczną ze skrzelami jak u poprzednich, ale z niższą szczęką ruchomą. Ten rząd, najważniejszy w całej klasie, zawiera dwie rodziny typ Raja i żarłacze. Jak to? zawołał Ned. Raje i rekiny w jednym rzędzie? No, mój przyjacielu, w interesie rai nie radzę ci umieszczać jej w jednym słoju z rekinem. Tercjo, mówił dalej Konsej. Jesiotrowe z otwartymi skrzelami w sposób zwykły, to jest za pomocą szczeliny opatrzonej nakrywką. W tym rzędzie mieszczą się cztery rodzaje. Typ, jesiotr. Ach, przyjacielu Konsej, najlepszą rzecz na koniec zachowałeś. Przynajmniej mnie się tak zdaje. Czy to już wszystko? Już wszystko, mój poczciwcze, odpowiedział konsej. Nie zapominaj jednak, że widząc, co wymienił, jeszcze się nic nie wie, bo rodziny dzielą się na rodzaje, podrodzaje, gatunki, odmiany. Otóż właśnie, przyjacielu, konsej, rzekł oszczepnik, nachylając się ku szybie w ścianie. Różne gatunki i odmiany przed nami przepływają. Tak, to ryby, zawołał konsej. Wyglądamy, jakbyśmy stali przed akwarium. Nie, odrzekłem, bo akwarium jest to zawsze tylko klatka. A tu ryby swobodne są, jak ptaki w powietrzu. Dalej, przyjacielu, konsej, nazywaj-że je, nazywaj, mówił Ned Land. Ja tego nie potrafię, odparł consej. To rzecz mego pana. I w istocie. Poczciwy chłopak, zaciekły klasyfikator, nie był przecież naturalistą i nie wiem, czy zdołałby odróżnić Tuńczyka od Bonita. Przedstawiał tym sposobem zupełną sprzeczność z Kanadyjczykiem, który znów bez wahania mógł nazywać każdą rybę. — To rogatnica — rzekłem. — I to chińska — dodał Nedland. — Rodzej balistów, rodzina kolczasto-pancernych, rząd zrosło szczękich — wyrecytował conseil. Nie było wątpliwości, że Ned i Konsej we dwóch złożyliby się na dobrego naturalistę. Kanadyjczyk się nie mylił. Gromada balistów, z ciałem bez żeber, skórą chropowatą, uzbrojonych kolcami na grzbiecie i grała około Nautilusa. Poruszały one czterema rzędami kolców, w które z każdej strony mają zaopatrzony ogon. Trudno zobaczyć coś piękniejszego, jakich Powłoka szara u góry, biała pod spodem, której złote plamki błyszczą wśród ciemnych fałd bałwanów. Między nimi pływały raje, wśród których ku mej wielkiej radości dostrzegłem chińską raję, żółtawą z wierzchniej części, a bladoróżową pod brzuchem, uzbrojoną trzema kolcami poza okiem. Rzadki, a nawet wątpliwy gatunek za czasów Lasepeda, który go tylko widział w zbiorze rysunków japońskich. W ciągu dwóch godzin całe wojsko morskie eskortowało nautilusa. Wśród ich igrania, skoków i współzawodnictwa o piękność, blask i szybkość przemknęły przed nami zielona labra, barwena berberyjska znaczona podwójną czarną pręgą, kiełbie wąsate z ogonem zaokrąglonym, barwy białej z fioletowymi plamami na grzbiecie, skarb japoński cudowna makrela tych mórz z ciałem niebieskawym i srebrzystą głową świetne lazurki których nazwa sama zastępuje opis leszczaki pręgowane z płetwami zabarwionymi na niebiesko i żółto inne z pasami poprzecznymi i czarną pręgą na ogonie leszczaki pasiaste wytwornie ściśnięte w swoich sześciu pasach Austolony kształtu flecikowego albo bekasy morskie, których pewne okazy dochodzą długości metra, salamandry japońskie, mureny, węże długości sześciu stóp, z małymi żywymi oczkami, z pyskiem najeżonym zębami i tak Zachwyt nasz utrzymywał się ciągle na najwyższym punkcie. Wykrzykników było bez liku. Ned nazywał ryby, Konsei klasyfikował je, ja Podziwiałem zwinność ich ruchów i piękność kształtów. Nigdy przedtem nie widziałem tych zwierząt żywych, swobodnych, w ich właściwym żywiole. Nie będę opisywał tej rozmaitości karmiącej nasze oczarowane oczy tego zupełnego zbioru mórz japońskich i chińskich. Ryby zbierały się liczniej niż ptaki w powietrzu, przywabiane olśniewającą jasnością światła elektrycznego. Nagle? zrobiło się widno w salonie. Metalowe ściany zasunęły się, czarujące widzenie znikło. Długo jeszcze o nim marzyłem. Nareszcie wzrok mój napotkał narzędzia zawieszone na ścianach. Busola wskazywała zawsze kierunek północno-wschodni, manometr, ciśnienie pięciu atmosfer odpowiadające głębokości pięćdziesięciu metrów, a lok elektryczny, szybkomierz, szybkość piętnastu mil na godzinę. Oczekiwałem na kapitana Nemo, ale się wcale nie pokazał. Zegar wskazywał godzinę piątą. Ned Land i Conseil powrócili do swej kajuty, ja do mego pokoju. Znalazłem tam przygotowany obiad. Składał się z zupy żółwiowej, z najdelikatniejszych żółwi przyrządzonej, barweny o białym mięsie, której wątroba oddzielnie przyrządzona wyborną dała potrawę i z mięsa cierniopłetwej holokanty cesarskiej która delikatnością smaku według mnie łososia przewyższa. Przepędziłem wieczór na czytaniu i rozmyślaniu. Potem, gdy sen mnie zaczął morzyć, wyciągnąłem się na pościeli i usnąłem, a Nautilus tymczasem mknął bystrym prądem rzeki czarnej.